Pani marszałek, Wysoka Izbo, panowie ministrowie. Myślę, że to, co się stało na początku tej dzisiejszej debaty przy tej ustawie, będzie wielką lekcją dla pani marszałek, będzie wielką lekcją dla ministerstwa, że tak się nie traktuje posłów i tak się nie traktuje rolników i tak się nie traktuje organizacji rolniczych. To, co dzisiaj robimy, jest skandalem. Jest wielkim skandalem. To, co dzieje się w tej kadencji, bo to już po raz drugi, pierwszą taką ustawę projektu uchwalaliśmy o ubezpieczeniach rolników społecznych, zdrowotnych, a dziś drugi raz. Pani marszałek, ja nie wiem, czy pani marszałek wie o tym, że tą ustawę Sejm dostał dzisiaj. Spojrzę na zegarek. Tak, jeszcze dzisiaj. To jest taka ustawa, którą myśmy mieli przepracować, w którym mieliśmy złożyć poprawki i która miała być dobra dla rolników. Drodzy Państwo, skandalem jest również, że na dzisiejszej komisji nie mogły brać udziału organizacje rolnicze. Dlatego, że dostaliśmy o 10, o 12 było pierwsze czytanie, teraz jest drugie czytanie, a jutro rano będziecie chcieli to uchwalić. Ja wiem, macie większość i możecie być arogancy. Możecie mówić, że przyszliśmy tutaj się awanturować. Macie takie prawo, bo macie większość. Możecie to przegłosować. Możecie mówić na komisjach, że my występujemy przeciwko rolnikom. Ale drodzy Państwo, jeżeli macie trochę sumienia, to wiecie, że wy to robicie. Że wy występujecie przeciwko rolnikom. Że wy kpicie z rolników. I myślę, że będzie to naprawdę lekcją dla was. Że tak się nie robi. Że jesteśmy tutaj wszyscy i mamy prawo do godności i do tego, abyście traktowali nas jak posłów, jak izbę sejmową, a nie po prostu jak swój forwark. A tak robicie. Drodzy Państwo, ta ustawa oprócz tego, że jest skandalicznie procedowana, to również konsultacje nad nią odbywały się w sposób również skandaliczny. Skoro organizacje dostały tą ustawę 22 grudnia i dostały tydzień na konsultacje. W tym mamy święta. Czy tak się powinno procedować? I wcale to nie jest prawda, co mówicie, że musimy ją dzisiaj uchwalić. Gdybyśmy powołali podkomisję, przepracowali, potraktowali poważnie rolników, potraktowali poważnie posłów, potraktowali poważnie organizacje i uchwalili ją na następnym posiedzeniu Sejmu, nic by się nie stało. Ale nie, my mamy większość i możemy kpić ze wszystkich. Tak to traktujecie, drodzy Państwo. I myślę, że to się odbije przeciwko wam. Drodzy Państwo, jest dużo rzeczy, które budzi wątpliwości. Na przykład płatność historyczna. Co to jest płatność historyczna? Mogą otrzymywać tylko i wyłącznie płatności, ubiegać się o płatności rolnicy, którzy uprawiali tytoń lub owoce miękkie w 2008 roku. Jeżeli nie uprawiał w 2008 roku, bo nie mógł z różnych przyczyn, panie pośle, pan profesor wie z jakich przyczyn, to chociaż ma teraz mnóstwo hektarów i uprawia, to nie będzie mógł skorzystać z płatności. Czy to nie są sprawy wątpliwe, które powinniśmy przepracować? Są, ale wy wolicie kpić z rolników. Drodzy Państwo, Klub Prawo i Sprawiedliwość składa poprawkę do tej ustawy, jedną poprawkę, która będzie obligowała ministerstwo, aby rolnicy płatności obszarowe otrzymywali zaliczki na płatności obszarowe, otrzymywali do 15 września. Jest taka możliwość, regulacje unijne na to pozwalają. Tylko czy ministerstwo będzie chciało wyjść naprzeciw rolnikom i wypłacać po to, żeby rolnicy mogli zaplanować sobie
kiedy dostaną pieniądze i żeby mogli zaplanować się, co z tymi pieniędzmi zrobią, a nie tak jak w tej chwili, że czekają do marca następnego roku. Jeżeli chodzi o głosowanie, drodzy Państwo, ze względu na to skandaliczne procedowanie, klub Prawo i Sprawiedliwość zastanowi się nad stanowiskiem co do głosowania do całości tej ustawy. Dziękuję bardzo.